Cześć, witaj w Synajerze. Dzisiaj pokażę Ci, jak użyć Photoshopa do usunięcia zagięć, śmieci i niepotrzebnych cieni z tła zdjęć studyjnych. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Synajery. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Jestem przekonany, że każdy z Was, kto uprawia fotografię portretową, skazany jest na ciągłą pracę nad oczyszczaniem tła, zagięć i niepotrzebnych cieni. Jak pewnie wiesz, materiały używane jako tło rzadko są idealne i równe. Szczególnie jeśli ogranicza Cię ilość miejsca w studiu, a Twoje tło jest starsze i wiele razy używane. W takim wypadku możesz spędzić godzinę lub więcej mozolnie usuwając niechciane szczegóły ze zdjęcia lub jeśli nie jesteś masochistą, możesz zrobić to w mniej więcej 3 minuty tym właśnie automatycznym sposobem. Tym razem niestety nie mogę podzielić się z Tobą zdjęciem, na którym pracuję, ponieważ jest ona autorstwa członkini społeczności Synajery, Moniki Meżli, która wspaniałomyślnie użyczyła mi swojej fotografii. Zdjęcia Moniki znajdziesz na www.monafotografii.net. Jeśli tak jak Monika chcesz zostać członkiem społeczności Synajery na YouTubie i okazjonalnie brać udział w tworzeniu tych filmów, możesz dołączyć do naszego super tajnego klubu, używając linka u dołu ekranu. Piątki razem budujemy szałas. Tak na poważnie, to osobiście bardzo rzadko fotografuję w studiu. Nie mam więc zdjęć, które wymagałyby takich poprawek. Na stronie www.synajera.pl, jak zawsze z niewielkim opóźnieniem, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby podążać za krokami, które pokazuję w tym odcinku. Przejdźmy jednak do obróbki zdjęcia. Pamiętaj, że każde narzędzie w Photoshopie, jak i ten efekt, ma swoje granice wiarygodności. Dlatego najlepiej używać go do subtelniejszych zmian. Jak zwykle zmiany wprowadzane w naszym zdjęciu będą niedestrukcyjne, co oznacza, że mimo bardzo widocznych poprawek, samo zdjęcie nie zostanie zmienione i w każdej chwili możesz wrócić do oryginału. Po zaimportowaniu zdjęcia zaznacz je w zakładce warstw i na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy Ctrl oraz J, aby powielić warstwę. Zaczniemy od zaznaczenia modelki. W tym celu z górnego menu wybierz opcję Zaznacz oraz Temat. Następnie, aby rozszerzyć nasze zaznaczenie, ponownie kliknij w Zaznacz i wybierz Zmień oraz Rozszerzanie. Pole Rozszerz o ustaw na około 20 pikseli i zatwierdź zmiany klikając przycisk OK. Kolejny krok wyda Ci się dziwny, ale uwierz mi, jest to część procesu. Musimy pozbyć się modelki z głównej warstwy. W tym celu idź do Edycja i wybierz Wypełnij. W polu Zawartość wybierz Uwzględnianie zawartości i żeby uniknąć zawału, weź głęboki oddech, a następnie zatwierdź przyciskiem OK. Super, wszystko idzie zgodnie z planem. Tak mi się wydaje. Teraz odznaczymy miejsce, gdzie była modelka, wciskając kombinację klawiszy Ctrl oraz D. Na zdjęciu powinny zostać w większości tylko cienie i zagięcia tła, co oznacza, że nadszedł czas na atrakcję tej lekcji. Kiedy już pozbyliśmy się modelki, usuniemy całą resztę, czyli innymi słowy wyprasujemy tło, aby pozbyć się niechcianych szczegółów. Z górnego menu wybierz Filtr, Szum i Mediana. Ustaw promień tak, aby zagięcia wyglądały jak cienie i zatwierdź zmiany. Dla każdego zdjęcia promień będzie inny, jednak nie szukaj idealnego rozmycia, ponieważ modelka i tak zasłoni większość niedociągnięć. A propos modelki, musimy ją teraz przywrócić. Zaznacz dolną warstwę projektu i z górnego menu wybierz zaznaczenie i temat. Następnie odwróć zaznaczenie używając kombinacji klawiszy Shift, Ctrl oraz I lub ponownie idź do menu Zaznacz i wybierz odwrotność. Wybierz teraz górną warstwę klikając jej miniaturkę, a następnie utwórz dla niej maskę warstwy klikając tutaj. Jak widzisz, efekt wygląda absolutnie niesamowicie, zważywszy na to, że tło oryginalnego zdjęcia było pomarszczone i pełne cieni. Oczywiście może się zdarzyć, że zaznaczenie modelki nie było idealne, ale jak zapewne wiesz z poprzednich części tej serii, możemy łatwo poprawić maskę używając czarnego i białego pędzla. Dla ułatwienia pracy powiększę zdjęcie przytrzymując klawisz Alt i kręcąc scrollem myszy. Kiedy masz dobry widok, wybierz narzędzie pędzla w kolorze białym i zamaluj części, które się odznaczają. Jeśli omyłkowo pomalujesz zbyt dużo, zmień kolor pędzla na czarny i popraw swoją pomyłkę. Oczywiście mógłbym spędzić nad poprawkami jeszcze dużo czasu, ale ponieważ naszym celem było szybkie wyczyszczenie tła, drobne niedociągnięcia pozostawię Tobie.
Mimo że nie w 100% idealny, ten sposób zaoszczędzi Ci ogromną ilość czasu. Tym bardziej, że bez omawiania każdego kroku, tak jak ja to zrobiłem w tym filmie, całość nie powinna zająć więcej niż 3 minuty. Na dzisiaj chyba wystarczy. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zostaw komentarz poniżej. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!